Cześć, siemanko, z tej strony Woron Kolarzyna. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o swoim planie treningowym, jeśli można to nazwać tak, mój plan treningowy, ale opiera się na pewno o znany, niekoniecznie stosowany trening spolaryzowany. Zapraszam. Możliwe, że słyszeliście już o tym treningu, możliwe, że nie, może dla Was to jest nowość, może już mieliście z nim styczność. Ja nie będę Wam o nim mocno w szczegółach się rozpowiadał, ale będę chciał Wam powiedzieć o tym, dlaczego i mniej więcej jak ja trenuję, bazując na schemacie treningu spolaryzowanego. Mamy tutaj zasadę trzech stref, nie tak jak ma się to zazwyczaj 7. W ogóle jak wpadłem na pomysł, żeby zastosować na sobie ten trening? Zainteresował mnie w tamtym roku film, w którym tematem było, jak to możliwe, że Tadej Pogaczar jest taki dobry. Podobało mi się w ogóle system, w jakim on trenuje, czyli trening spolaryzowany. Najprościej mówiąc, jeździmy w strefie komfortowej, takiej, tak jak to teraz mówię do Was, czyli w takich granicach, gdzie jesteśmy w stanie mówić. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają moje strefy. Wezmę sobie ściągawkę i Wy będziecie to widzieli dokładnie na ekranie. Ja sobie tutaj posłużę się ściągaweczką. Mam ułożone procenty w strefie tętna, w tym przypadku nie spoczynkowego, tylko tego w trakcie jazdy na rowerze. Tutaj mam podział procentowy mojego maksymalnego tętna. I teraz tak, główną zasadą jest to, żeby jechać w głównie 80% swojego treningu, nawet niektórzy mówią, że więcej, 90% swojego treningu, jechać w strefie drugiej, a w treningu spolaryzowanym jest to strefa pierwsza. I teraz też są różne szkoły, jeśli chodzi o te procenty. Ja sobie, że tak powiem, uczepiłem się tego schematu, który mi bardzo pasuje, czyli do 73% naszego tętna. Fajną rzeczą w tym treningu jest to, że nie potrzebujemy mieć miernika mocy, pomiaru mocy. Wiadomo, jak mamy trenażer, to zazwyczaj już jest jakiś to smart, więc możemy się jakoś tam posługiwać mocą. Nie ma tu takiego dużego nacisku, żeby mieć. Wiadomo, jak chcemy lepiej widzieć swoje postępy, no to miernik mocy to już jest podstawa w dzisiejszych czasach. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego zdecydowałem się i dlaczego podpasował mi akurat ten model treningu. I opowiem Wam, jak to wygląda u mnie. Po pierwsze, moje jelitkowo, jeśli wchodzi na tryb sportowy, czyli w tym przypadku powyżej trzeciej strefy, kończy się tak samo, po około 2 godzinach. Nie tyle co jest bomba, bo u mnie bomba to jest praktycznie od samego początku, ale to, że dostaję bardzo szybko biegunki, no uwarunkowane tym, że mamy zrzut. Druga kwestia, woronowy organizm nie wytwarza dużej mocy właśnie z pierwszego powodu, czyli z nietolerancji histaminy, jak to woli, zespołu jelita drażliwego z główną przyczyną, jaką jest nietolerancja histaminy. I druga sprawa w moim przypadku to, bardzo rzadko o tym mówię, ale jak ktoś biegliwie, dociekliwie ogląda moje odcinki, to może kojarzyć to z tym, że mam niewykształcone troczki w obu rzepkach, co też ma wpływ na to, że moje mięśnie nie układają się tak jak u zdrowego człowieka. Z fitowaniem jest mega problem, ale udało się to zrobić
jakoś jeżdżę, jest git, dlatego te uwarunkowania pasują mi do głównego schematu, czyli do jazdy w pierwszej strefie, w standardowej, drugiej strefie, czyli nie przekraczając, tak jak widzieliście, w moim przypadku 134 uderzeń na minutę. Tylko teraz tak, nie jest powiedziane, że musimy cały czas jechać 134 uderzeń serca na minutę, tylko abyśmy się zmieścili w tym limicie. Ja mam ustawione na przykład w Garminie informację, że kiedy przekraczam drugą strefę, Garmin mi informuje o tym, że ją przekraczam i w tym momencie przestaję pedałować, żeby zejść z tętnem niżej. Jak u mnie wygląda trening, a potem Wam powiem, jakie ja widzę korzyści, bo nie będę się tutaj rozgadywał na temat strony naukowej tego treningu, bo nie jestem trenerem, tylko sam sobie jestem trenerem, więc tutaj nie będziemy tego poruszać. I jak wygląda to u mnie. Jak dobrze pamiętam, to Tadej Pogaczar ma 6 treningów w ciągu tygodnia, w tym tylko jeden z większą intensywnością, czyli z jakimiś interwałami. Sugerując się tą techniką, obrałem sobie schemat taki, że jeśli mam czas na tygodniu na jazdę, to od poniedziałku do piątku, kiedy dzień pracy jest i mogę wyjść na rower, czy mam siłę na to, żeby wyjść na rower, to trening trwa nie dłużej niż godzinę, znaczy godzinę, godzinę 10 i w tym momencie polega to na tym, że przez pierwsze 20 minut, czyli przez wyjazd z miasta, jadę sobie spokojnie. Później ustalam sobie taką trasę, żeby cisnąć w cudzysłowie ile się da. Nie są to interwały, tylko po prostu jadę, czyli powiedzmy jadę sobie te 160 uderzeń na minutę i na powrocie jakieś 20 minut staram się już jechać powoli. Jeśli trening trwa dłużej niż godzinę, od samego początku do końca treningu trzymam się drugiej strefy. Na pewno jest to bardzo ciężkie, bo dla osoby, która lubi cyferki, tak jak ja, widzimy bardzo małe średnie, ale co mnie cieszy w tym treningu? Bardziej to mógłbym porównać do pracy na budowie, gdzie przychodzi na przykład świeżak i musi, dajmy na to, kuć ścianę. Pierwszego dnia z tą samą intensywnością wykuje metr kwadratowy, ale za miesiąc czasu z tą samą intensywnością, ale z lepszą wydolnością organizmu i przyzwyczajeniem tego organizmu do tego wykuje nam 5 metrów kwadratowych ściany. I tak samo zauważam efekty treningu, no jeśli mogę to nazwać tym spolaryzowanym, zmodyfikowanym trochę przeze mnie. I tak to mniej więcej wygląda. Co jest też bardzo ciekawe, że w tym treningu, trzymając się właśnie tej drugiej strefy, czy pierwszej, mówiąc tutaj w terminologii tego treningu spolaryzowanego, palamy tłuszcz, czyli uczymy nasz organizm tego, żeby wykorzystywał do spalania, do wytwarzania energii tłuszcz. I teraz w moim przypadku jest to mega dobry trening, gdyż przez moje jelitkowo mój organizm ma problemy z odkładaniem glikogenu. Jak u mnie to się na początku objawiało i co na pewno zauważyłem, że jestem w stanie na przykład bez zmęczenia przejechać spokojnie 3 godziny bez jedzenia. Oczywiście ja jeżdżę nadczo, chyba że jest to dzień w tygodniu, to coś tam na pewno jadłem, ale jeżdżąc nadczo jestem bardziej efektywny. No i na pewno te efekty są widoczne w ciągu sezonu, trenując w ten oto sposób. W tamtym roku był to mój pierwszy rok, gdzie bodajże chyba w marcu zacząłem stosować ten trening. Teraz będzie rok, jak to stosuję i na pewno jestem mega zadowolony. Nie wiem, czy mogę polecać wszystkim. Na pewno bardzo fajny trening dla ultrasów. Jak wiemy, nieważne jaki to będzie dystans, niech będzie nawet 200 km, to no dobra, niech będzie 300, to będzie jakieś 10 godzin jazdy, a to nie jest mało. Trzeba się liczyć z dużym wydatkiem energetycznym, a trening spolaryzowany uczy nasze ciało, żeby lepiej wykorzystywać tą energię z tłuszczy i być lepszym zawodnikiem. Tak wygląda trening Worona Kolarzyny. Bardzo cieszy mnie to, że mimo po tylu latach udało mi się natrafić na to samemu i cieszyć się jeszcze bardziej z jazdy, chociaż
najmniej zadowolony jestem z tego powodu, że średnie są trochę mniejsze, ale za to ja mogę jeździć dalej. Łapeczka, komentarz, subskrypcja. Zapraszam na kolejną odsłonę. Dziękuję, trzymajcie się, hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.